Dzień dobry. Dziś ostatnie wakacyjne webinarium, którego tematem będzie 5 języków komunikacji z klientem w marketingu 3.0. Webinarium poprowadzą pani Beata Zielińska, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej, Marketing 3.0 i komunikacja w mediach oraz Karolina Różycka, opiekun prowadzący, menadżerki z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym i praktyką w marketingu, zarządzaniu marką oraz marketingu produktu oraz doradztwa. Oddaję głos. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Będziemy miały taki dwugłos, bo my dzisiaj pierwszy raz w duecie. Cieszymy się, że jesteście z nami i cieszymy się, że będziemy mogły się takim pierwiastkiem naszej wiedzy i doświadczenia z Wami podzielić. Tak, czasu jest mało, będziemy czasem mówić szybko. Mam nadzieję, że podzielimy się z Państwem naszą pasją i zaczynamy. To, co ważne w komunikacji, to to, że zasadniczo tak naprawdę jest z nami od zawsze i chcąc nie chcąc jesteśmy w nią zaangażowani od pokoleń, żeby nie powiedzieć od setek pokoleń, tysięcy albo nawet milionów lat. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale istnieje taki organizm, a dokładniej ameba, która nazywa się śluzoroślą. I pewnie myślicie sobie, dlaczego ona o śluzorośli, o biologii, jak tutaj miało być o marketingu, o kliencie. Otóż wyobraźcie sobie, że ta oto śluzorośl, która jest pierwotniakiem jednokomórkowym, komunikuje się z innymi przedstawicielami swojego gatunku, wydzielając specjalny śluz, kiedy chce im powiedzieć, że potrzebuje pomocy w tym, żeby dostać się do swojego pożywienia. I co ciekawe, nie tylko ona komunikuje się w dość wyszukany sposób, bo mrówki za pomocą feromonów wydzielanych przez swoje czułki komunikują się ze sobą, przekazują informacje w zakresie tego, co dzieje się w mrowisku. Pszczoły zaś tańczą, co dziwne, w powietrzu, ale tańcząc też komunikują to, gdzie dana pszczoła może znaleźć akurat pokarm. Także różnorodność gatunków pokazuje, jak bardzo różnorodny może być język komunikacji i jak wiele tak naprawdę można przekazać, wybierając zupełnie, może na poziomie nieświadomym, jedną z dróg lub jedną z narzędzi. Ta komunikacja jest zawsze pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Jeżeli jesteśmy nadawcą i komunikujemy się z naszym odbiorcą, pomiędzy nami tworzy się coś takiego jak kanał komunikacji, który co do zasady może zostać zaburzony pewnymi barierami nazywanymi również szumami. Te szumy to na przykład zachowania, doświadczenia tego drugiego człowieka, to również stereotypy, to również doświadczenia kulturowe, to również emocje, które odgrywają niebywałą rolę w tym, jak interpretujemy przekaz. A to również to, co kiedyś dostaliśmy w schedzie od naszych rodziców, dziadków lub też innych pokoleń, co wpłynęło na to, w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani psychicznie. Komunikacja i informacja to są dwie różne rzeczy, które z punktu widzenia dawcy i biorcy mogą wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ nam czasami wyobrażenie powie, myślę o kocie, a to, jak zakomunikujemy tą sytuację, zostanie odebrane jako kaczka. To oczywiście jest to dość przerysowany obraz, który ma tylko i wyłącznie na celu pokazanie to, jak interpretujemy to, co słyszymy, to, co widzimy, to, co czujemy i jak te wszystkie czynniki wpływają na to, jaki obraz tworzymy sobie w głowie w zakresie komunikatu, który dostajemy. Komunikacja jest o tyle ciekawa, że wiąże się z nią ogrom teorii, które decydują o tym, dlaczego właśnie ta kaczka pojawia się w naszym umyśle, a nie kot, którego miał w zamyśle nadawca komunikatu. Są tu teorie uszu Wontuna, są tu teorie komunikacji bez przemocy, jest tu wiele innych ciekawych schematów, które z przyjemnością rozwiniemy i wytłumaczymy w trakcie kierunku studiów, bo mają one zastosowanie w tym, jak konstruować komunikację marketingową w sposób efektywny i jak docierać do tego, do naszych klientów w sposób taki, którego oni oczekują. To, co najbardziej w komunikacji rzuca się nam w oczy, to jest z reguły ta warstwa wizualna, graficzna, no bo jak pokazuje tutaj prezentacja, znacznie łatwiej zinterpretować nam obraz niż tekst. Badania pokazują, szczególnie badania amerykańskie, bo tam wiele się ich prowadzi w rozmaitych obszarach i naukowcy w Massachusetts przeprowadzili badanie, w którym udowadniają, że właściwie to mózg potrzebuje 13 milisekund, żeby przetworzyć obraz, który dostaje, żeby wywołać określone skojarzenie z tym obrazem. W związku z czym no jest to naprawdę niewiele czasu na to, żeby stworzyć sobie określony typ wyobrażenia. Ten obraz i to, jak my go interpretujemy, również jest zakorzeniony w tym, w ewolucji, w krzy-
w konstrukcji naszego mózgu, ponieważ od dzieciństwa właściwie, od momentu, w którym rodzi się człowiek, pojawia się nowe życie, interpretujemy to, co widzimy. Jeszcze nie wiemy, kim jest nasza matka z nazwy, ale już ją widzimy. Jeszcze dobrze nie słyszymy, a już ten obraz się pojawia i on potem idzie z nami przez życie. Badania pokazują też, że właściwie 90% komunikatów i bodźców i tego, co czytamy w ramach tej komunikacji, to jest obraz. Druga część to jest ta komunikacja werbalna, która również jest istotna, aczkolwiek nie aż tak wpływowa jak komunikacja obrazowa. Zresztą już w prehistorii komunikowaliśmy się obrazem, rzeźbiąc różne rzeczy w ścianach i zostawiając różnego rodzaju hieroglify, mówimy to tak obrazowo, naszym kolejnym pokoleniom. Druga rzecz to emocje i tutaj również kłania się nam nasz prastary mózg i jego konstrukcja. Kiedyś pierwotnie emocje ograniczały się do takich reakcji, które miały zadbać o byt człowieka czy też byt danego gatunku, no i jakby zaspokoić te podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem i z bytem, z życiem, z przeżyciem właściwie. Movere, bo od tego słowa z łaciny pochodzi emocja, oznacza poruszać i te emocje obecne w komunikacji marketingowej od zarania dziejów zasadniczo są dla marketingowców czymś, co pomaga budować marki. Dzisiaj mówi się, że marka, która właściwie emocji nie budzi, jest marką, która bardzo szybko znika lub właściwie nie zostaje ani w umyśle, ani w sercu klienta, przez to też no, jej rola często bywa marginalna. Te emocje oczywiście są różne i wiążą się one również i z pozytywnymi, jak i z negatywnymi odczuciami, bo jest to i złość, i wstręt, i smutek, ale jest to też radość, jest to tak zwany good feeling, który mamy, który marka wywołuje swoimi działaniami, więc jest tego pełne spektrum i za to pełne spektrum trzeba dbać, trzeba brać odpowiedzialność. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę wszystkie te elementy składają się nam na bardzo ciekawą teorię, którą zbudował Gary Chapman, jest to psycholog amerykański i 3 dekady temu stworzył on teorię, schemat 5 języków miłości. Docelowo była to teoria, która była dedykowana parom, związkom, ludziom w różnych relacjach, po to, by mogli się lepiej zrozumieć. Niedługo trzeba było czekać, aż została zaproszona do biznesu, by też usprawniać różnego rodzaju procesy w komunikacji i w relacjach. I te 5 języków miłości to są dotyk, prezenty, afirmacja, praktyczna pomoc i czas. Co się kryje pod każdym hasłem? Tutaj za momencik też popowiemy, jak przełożyć to, co Chapman miał w zamyśle na pracę z marką, czy też budowanie strategii marki, o tym opowie Beata. Ale pokrótce charakteryzując każdy z tych języków, można powiedzieć, że ma on bardzo swoją immanentną strukturę i tutaj dotyk jest czymś, co po prostu wprost rozumiemy jako bliskość, tak? Jest to pogłaskanie, jest to miłe wrażenie, które mamy, pocałunek, tak, zdecydowanie przytulenie, są to tego typu emocje i teraz możecie sobie pomyśleć, no dobra, ale co z tym marketingiem, są marki, których no, główną ideą jest to, by pomagać poczuć. I te odczucia, które one budzą, czasami one są stricte fizyczne, a czasami przez fizyczność do emocji, o których była mowa wcześniej, po to, żeby zostawiać w efekcie konsumenta z tym właśnie dobrym poczuciem w środku. O tym opowie Beata za momencik. Prezenty. Tutaj myślę, że każdy z nas łatwo sobie skojarzy, że są to po prostu te małe rzeczy, które dostajemy. I nie chodzi tu o Mercedesa przywiązanego wstążką, którego ukochana zobaczymy jako prezent zaręczynowy pod drzwiami. Chodzi tu raczej o takie małe gesty prezentowe, które doceni ta druga strona, jeżeli mówimy o człowieku, ale doceni też klient, który dostaje rabaty, promocje, gratisy i tym podobne elementy. Afirmacja, czyli tak zwane dobre słowo, wzmacnianie słowem, niezwykle deficytowy towar w dzisiejszych czasach. Mam takie wrażenie, nie wiem jak ty, Beciu. Tak, że afirmacja jest bardzo ważna. Jest ważna, a mam wrażenie, że cierpimy na jej brak, a skupiamy się bardzo mocno na negatywach zamiast na pozytywach. Więc to dobre słowo w rozmaitej postaci. Tutaj bardzo fajne przykłady można zobaczyć na Instagramie, w momencie kiedy marki dostarczają prezenty influencerom, influencerkom. Pojawiają się tam liściki, które doceniają, które gratyfikują tą współpracę i jednocześnie tworzą bardzo miłą relację z marką już na wstępie. To dobre słowo myślę sobie, że jest najprostszym, co możemy zrobić. Je też bardzo łatwo zauważyć w mediach społecznościowych, nie tylko na Instagramie, tylko wszędzie tam, gdzie komunikujemy się bezpośrednio z klientem.
praktyczna pomoc. Tutaj będzie szereg czynności związanych z tym, żeby odciążyć drugą stronę lub wesprzeć w określonym obszarze. Wyobraźmy sobie sytuację, w której żona wraca do domu, mąż mówi, kochanie, usiądź ze mną na kanapie, pobądźmy razem, a ona mówi, zwariowałeś, ja mam gary zmywarce, byś te gary zmył. No więc ona do niego językiem praktycznej pomocy, a on do niej językiem czasu. A jak już przy czasie jesteśmy, język czasu zasadniczo jest to właśnie wspólnym byciem ze sobą. I tu pojawiają się wszystkie marki, które praktykują lub też wprowadzają rytuały. Czyli wszelkiego rodzaju czynności, które sprawiają, że poświęcamy czas i sobie, ale sobie w duecie z tą marką. I z tym, moi drodzy, za chwilę zaznajomi Was Beata, dlatego że marka, komunikacja i te 5 języków, które ją tworzy i dociera do klienta, składa się na zintegrowaną komunikację marketingową. Tam liczy się nie tylko ta treść, która jest, czy generalnie jest skonstruowana bezpośrednio przez nas, czy też otrzymujemy ją gdzieś tam i obrabiamy, ale liczy się też, jak my ją przekażemy, czyli ten kanał, jak zniwelujemy te szumy, czyli bariery, o których mówiłam wcześniej i do kogo my mówimy, bo to do kogo z kolei będzie decydujące w zakresie tego, jaki wybierzemy język, i jak ta komunikacja zostanie przez tą drugą stronę odebrana. A teraz kilka przykładów, oddaję głos Beacie. Tak, ja teraz będę miała też przyjemną część, będę mogła powiedzieć troszeczkę, jak to wygląda w praktyce. Karolina mówiła o dotyku. Dotyk to jest jeden z ludzkich zmysłów, o których mówi się tak naprawdę w marketingu bardzo mało, ponieważ kojarzy się z intymnością. Niemniej jednak psychologowie zrobili badania z wrażeń dotykowych i ustalono, że samo dotknięcie przedmiotu związuje nas emocjonalnie i z dotykanym produktem. Mowa tutaj jest o wszelkiego rodzaju opakowań, metek, czasami idziemy do sklepu, dotykamy materiał. To nas zobowiązuje do marki i myślimy o tym, żeby na przykład pozyskać dany produkt. Okazuje się, że ludzie w różnym stopniu są wrażliwieni na dotyk. Są osoby, które po prostu instrumentalnie przeglądają produkt tylko po to, żeby się zapoznać z jakimiś danymi, a są osoby, dla których dotyk jest bardzo ważnym doznaniem, jest to wielka przyjemność i ona nazywa się, takie pojęcie nazywa się autoteliczna potrzeba dotyku. Przykładem takiej komunikacji ja wybrałam akurat takie bardzo duże marki, jest Coca-Cola. Coca-Cola, która komunikuje kształt, shape, grubość szkła, to wszystko zostało przemyślane. Właściciel marki w 1915 roku zaprojektował tę butelkę, a zainspirował się łupiną ziarna kakaowca, zaprojektował prążkową butelkę. Generalnie zależało jemu na tym, że jeśli nawet butelka się stłucze, to te elementy będą zawsze charakterystyczne dla marki. Kolejną marką jest sklep, showroom iPad, gdzie magia tego miejsca pokazuje, że można wejść, można poczuć, można przetestować, można dotknąć i już jak wychodząc z tego sklepu, poczujesz potrzebę posiadania tego gadżetu. Kolejnym językiem są prezenty, o których Karolina mówiła. Cóż, dla mnie prezentem jest jak mąż przyniesie kwiaty, ale idąc do sklepu, chciałabym dostać jakąś wartość dodaną. Wartość tą dodaną dla jednego może być taka typowa promocja buy and get, czyli kupujesz i dostajesz jakiś gadżecik, dla innej może być promocja cenowa, dla jeszcze innej może być program lojalnościowy, zbierając po prostu punkty na jakąś większą nagrodę. My akurat tutaj zaprezentowaliśmy markę Empiku, który podczas pandemii bardzo fajnie się wpasował w potrzeby nasze i zaproponował dwumiesięczną usługę premium Empiku GoGo. Mogliśmy ściągnąć sobie audiobooki i e-booki. Tak, podobnie jeszcze zrobiło Allegro, bo tak, oni Allegro, tak. Smarta zaproponowali. Świetny też ukłon w stosunku do swoich odbiorców, ale też nowych odbiorców również. Trzecią, moją ukochaną i moją ulubioną jest afirmacja. Tak, w związku z tym, że my wszyscy pracujemy nad swoim rozwojem i się afirmujemy, codziennie czytamy, że jesteśmy bardzo dobrzy, to taką
przynajmniej powinniśmy, tak, bo to jest taką jakby kobiecą... determinuje układ dnia, tak, później. Tak, ono akurat nas motywuje do dalszych działań. Na pewno marka DAF może tutaj uzyskać chyba numer jeden pozycję, ponieważ to, co oni robią od wielu lat, to jest konsekwentna strategia budowania i powtarzania tak naprawdę jednego komunikatu opartego na jednej afirmacji. Pamiętaj, że jesteś piękna. Buduje świat kobiet, które wzajemnie się wspierają, które nie są, one są piękne, ale im się wydaje, że nie są piękne. A co w ogóle było podstawą stworzenia takiej strategii? Unilever Polska, właściciel marki, stworzył ankietę, która mówiła, w wyniku której 88% kobiet zgodziło się z tym, że media nierealistycznie pokazują, kreują wygląd kobiety, a co piąta kobieta powiedziała, że jest piękna. Więc na podstawie tych badań stwierdzono, że to jest właśnie dobry kierunek i się okazuje, że dużo kobiet też świata tutaj Bellmanowa, biznesu, pokazuje, że warto iść w tym kierunku, więc ta marka zasługuje również na uznanie nasze. Czwartym językiem, równie pięknym, jest praktyczna pomoc. Z przykładów moglibyśmy wiele tutaj podać. Szczególnie pandemia też pokazała, ale że ta praktyczna pomoc zaczęła zyskiwać na znaczeniu, pokazała, że marka 4F, która jak interesowaliście się może historią marek podczas pandemii, ogłosiła, że może grozić im upadłość. Jednak marka przetrwała, ale 4F pokazało swoje dobre serce i 20% obrotu ze sklepu przekazała na pomoc określonej jednostce szpitale kliniczne MSW Warszawa i również bardzo mocno przyłączyli się, jeśli chodzi o komunikację w mediach społecznych. Piątym językiem komunikacji jest czas. Czas, tak jak Karolina mówiła, czas, który można wypełnić na wiele sposobów. Można leżeć, można odpoczywać, ale tak naprawdę dobry czas to przyjemne chwile, które stają się rytuałem. W marketingu konsument szukając spokoju, czegoś indywidualnego, skłania się ku rytuałom, które zarówno dają im komfort psychiczny, ale rodzaj przynależności do grupy społecznej, czyli takie bycie trendy. Rytuał dodaje do czynności spożywania produktów historię. My to nazywamy w marketingu story. Pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji innych marek. I cóż, mamy tutaj taki przykład, że picie tequili to bez cytryny i bez soli nie da się. Taki mamy rytuał. Kolejnym takim przykładem są zwykłe ciasteczka Oreo. Kto kiedyś myślał, że zwykłe markizy będą tak świetnym przykładem marketingowym jedzenia, wyróżnienia się na tle zwykłych innych markiz. To nie są zwykłe markizy. Przekręć, polisz i załóż mleku. Ale słuchajcie, tych przykładów jest więcej, bo oczywiście. Tak naprawdę można by jeszcze powiedzieć o Kinder Bueno, które gdzieś tam też jest takim momentem dla siebie. Mówiłaś o słodkiej chwili, która jest świetnym pomysłem. Tak, słodka chwila, która jest tutaj doktora teraz naszego rynku rodzimego pomorskiego, która też jakby skłania do tego, że to jest ta chwila dla ciebie. Tak. No, takich marek jest sporo całkiem. A teraz skąd tak naprawdę marki biorą inspirację? Skąd powstają takie pomysły? No cóż, inspirują się tak naprawdę z życiem codziennym, nami, światem, praktycznie w pracy obserwują swoich kolegów, obserwują inne marki i szukają komfortowych rozwiązań dla konsumentów. Stąd właśnie wychodzą takie cudowne rozwiązania. Jak ja akurat zarządzam marką foodową i przez cały okres pandemii obserwowałam, jak się zachowują inne marki w Polsce i na świecie, więc było mi bardzo łatwo też zrobić taki przekrój i się podzielić z Wami. Jak wyglądała komunikacja w pandemii? Ja zakładam, że to był ten okres luty do kwietnia, do maja i podzieliłam sobie to na kilka grup. Wyróżniłam kilka marek, z którymi chciałam się podzielić. Pozytywni bohaterowie. Marka Lush, bardzo znana marka w Wielkiej Brytanii, która sprzedaje i która produkuje bardzo naturalne, koleżanka tutaj była, opowiadała naturalne kosmetyki. Jak będziecie mieli okazję, to naprawdę warto Lush. Tak. I oni są też między innymi producentem mydeł. I cóż oni zrobili pięknego? Bardzo szybko, w momencie, kiedy Wielka Brytania ogłosiła sytuację pandemiczną, zaprosili swoich klientów do darmowego i dokładnego mycia rąk w swoich sklepach. W komunikacji skupiła się
z komunikacji skupiła się zaś bardziej na samej dbałości o czystość i higienę niż na epatowaniu COVID-u, więc to było takie dla nich bardzo PR-owo pozytywne. Podkreślając, że mycie rąk to właściwie najprostsza metoda ochrony przed wieloma chorobami. Lasz uniknął kontrowersji, a przy tym wykorzystał swój moment. Tutaj akurat jest przykład witryny, którą mieli, którą zwinili. Kolejnym elementem jest Edukuj, marka Gucci, która też w social mediach posiada kilkadziesiąt milionów obserwujących, postanowiła udostępnić swoje kanały społecznościowe Światowej Organizacji Zdrowia. Mogła ona dotrzeć do szerokiego grona swoich odbiorców, edukować na temat koronawirusa, gdyż ich biznes praktycznie stanął w miejscu. Świetne działanie, również takie, bym powiedziała, CSR-owe. Bo zdecydowanie. Pomogli, wiecie, tak. Dla marek luksusowych ogólnie to był bardzo specyficzny czas, bo one w ogóle swoją, te zasady jakby mają inną trochę konstrukcję komunikacji. Niemniej jednak faktycznie i przypad Gucci'ego, i Louis Vuitton, który zrobił specjalny płyn dezynfekcji. I maseczki. Tak, pokazuje, że generalnie w dobie kryzysu jesteśmy razem. Ja akurat reprezentuję branżę odzieżową, w związku z czym faktycznie, no, muszę powiedzieć, że było to ogromne wyzwanie w momencie zamknięcia centrów handlowych, uniemożliwienie handlu, został internet, któremu też było ciężko się na początku bronić. Więc tutaj naprawdę Beata super przykłady podaje, bo one są z życia wzięte i myślę sobie, że warto być uważnym i reagować, bo to jest lepsze niż pozostawienie jakby tematu samego sobie. Te przykłady tylko pokazują, że zresztą będę teraz o tym mówić, że kody, które mamy zachowane, kody komunikacji, które mamy zachowane raz ustalone, niekoniecznie będą się sprawdzać w sytuacji takiej, jak nam zastało nas COVID. Musimy być bardzo elastyczni. Kolejnym takim przykładem jest Dziel się i również we Francji, w momencie kiedy Burger King zamknięty został, wpadli na pomysł, żeby podzielić się swoim know-how i przygotowali przepis, jak w domowych warunkach zrobić burgera. Świetna akcja, wzrosty, zasięgi, nawet się tego nie spodziewali. Cała akcja przeszła dosłownie do sieci i klienci bardzo pozytywnie odebrali akcję, działanie, dzielili się nawet swoimi przepisami. Bądź odpowiedzialny. Tutaj na pewno bardzo byście też mogli się podzielić swoimi przykładami, bo Play to jest tylko jeden z przykładów. Wiele innych marek przystąpiło do akcji Zostań w domu i dzielili się, jak bezpiecznie można spędzać tam w domu czas z rodziną, jak zachować odległość. Praktycznie każda marka przyłączyła się do tej akcji. Cóż, symboliczne rozdzielenie w McDonald'sie. Symboliczny, tak, brazylijski oddział sieci McDonald's wpadł na nietypowy pomysł. Praktycznie tam to się zaczęło, żeby zwrócić uwagę swoich klientów na to, jak ważne zachowanie jest dystansu społecznego w związku z pandemią. Marka postanowiła rozdzielić dwa złote łuki w swoim logotypie. W tym kierunku również poszła nasza polska marka Żywiec. A niektóre marki zdecydowały się w ogóle wstrzymać emisję reklam. KFC miał przygotowaną kampanię Palce Lizać, która była praktycznie rozpoczęła się przed całą sytuacją. Wstrzymali ze względu na takie zatrzymanie emocji. Więc było wiele innych marek, czas nas nagli, ale jest jeszcze wiele innych marek, które też wstrzymało swoje reklamy, na przykład czekoladowe przekąski Hershleya, które też były oparte na emocjach i na pokazywaniu właśnie dotyku międzyludzkiego, więc te reklamy muszą poczekać. Marki ograniczyły również pokazywanie reklamy bliskości. Według badań przeprowadzonych przez firmę Pattern 89, reklamodawcy w Stanach Zjednoczonych o 30% rzadziej wykorzystywali w reklamach zdjęcia z bliskich kontaktach, czyli pocałunek, przytulenie, uścisk dłoni. Zwykle takie odchylenie według badań wynikało, że było na poziomie między 2 a 5%. I wizerunkowy pech. Akurat o alkoholu nie powinniśmy mówić, ale ja akurat koronę
ekstra bardzo lubię i też się przyglądałam tej marce. Jedni mówią, że to był wizerunkowy pech, niektórzy mówią, że marka na tym zarobiła. Niemniej jednak badania zostały przeprowadzone i okazało się, że 38% Amerykanów zdecydowało się, że nie kupi piwa Corona, ponieważ kojarzy im się to właśnie z koronawirusem i nie chcą epatować tego problemu, nie chcą wywoływać tego tematu. Cóż, i nazwa czasami jest nieszczęśliwa. Bywa pechowa, dwa i dziękuj, no to jest najbardziej wdzięczny slajd, ponieważ moja marka również dziękowała bohaterom. Marka Lidl, marka Biedronka, marka Żabka, wszystkie marki, banki, wszyscy sobie dziękowaliśmy. Dziękowaliśmy lekarzom, dziękowaliśmy paniom, które sprzedawały. Była marka Mercado Libre, która zmieniła też tymczasowo logotyp nie na uścisk, tylko na dotknięcie łokciem. Więc to są takie przykłady angażowania się społecznego. Dbaj i dziękuj. I tutaj bym też powiedziała, że takie afirmacje albo... Tak, zdecydowanie, bo też jakby jeśli mogę słowo dodać, to właśnie te wszystkie przykłady też pokazują, jak różnorodnie wykorzystano języki komunikacji, żeby dotrzeć z tym, co ważne, do klientów. Tak. To są takie przykłady, które są z życia wzięte i patrząc na to, jakbyśmy mieli sobie porównać teraz, jak marki zareagowały, bo też mówiłam wcześniej, że niektóre marki w ogóle spały, niektóre marki w ogóle nie reagowały, niektóre bały się, a niektóre po prostu szły jak burza i wygrały na tym. Można byłoby też przytaczać wiele badań, które pokazują, czy tak naprawdę reklama się wstrzymała, czy firmy, czy marki zyskały na tym, że wycofały swoją reklamę. Myślę, że do takich wniosków dojdziemy z końcem roku, ale już pierwsze wyniki pokazywały, że jednak nie warto wstrzymywać reklam, nie warto wstrzymywać komunikacji. Oczywiście trzeba ją dopasować do sytuacji kryzysowej. A teraz, Karociu, przekazuję Ci dalej. Zasadniczo końcówką jest taka klamra, bo to wszystko, co Beata powiedziała, jest prawdą. To wszystko jest równie ważne. Też raport Edelmana przeprowadzony bezpośrednio, czy tam na końcówce pandemii, to jeszcze kwiecień był, kiedy powstał, gdzie przebadano 34 tysiące respondentów z 28 krajów, bo był to raport globalny zaufania na świecie względem marek, pokazał wyraźnie, że aż 84% respondentów doceniła marki, które właśnie niosły pomoc i chciały pomagać radzić sobie z wyzwaniami, w obliczu których stanął świat. A podobna liczba to również docenienie marek wiarygodnych, bo można robić różne rzeczy, ja zawsze to powtarzam, ale jeżeli nie ma prawdy, no to one nie zostaną odebrane jako te prawdziwe i uczciwe. No i na samym końcu to równie wysoki wynik, pokazywanie, że ten kryzys dotyczy nas wszystkich, on wpływa na nasze życie. Jeżeli my szukamy tej pomocy i te marki nam ją oferują, to one z automatu stają się nam dużo bliższe. Jeżeli macie jakieś pytania, to na tym etapie z przyjemnością na nie odpowiemy. Jeżeli nie, to pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji już niebawem na jesieni na kierunku marketing 3.0 i komunikacja. A ja zapraszam na najlepszą uczelnię na Pomorzu, Polska Szkoła Wyższa, z 20-letnią tradycją i praktyczną wiedzą. Chciałam również jeszcze tak na koniec powiedzieć, że informacje z ostatniej chwili. Został wytypowany lider komunikacji popandemicznej i trzy miejsca sieci, jak na pewno się domyślacie, to był Lidl, Żabka i Biedronka. I się okazało, że Żabka jest marką, która jest najbardziej przygotowana i zostaje najlepszym liderem w nowej komunikacji z klientem. Cóż, to mamy wszystko. Pytanie, jaka jest przyszłość marketingu? Na pewno uważność, bo bez niej nie będziemy już w stanie konstruować kampanii i konstruować komunikacji, która będzie docierała do klientów ich językiem. Jeżeli nie będziemy widzieć tego, co jest ich potrzebą, nie będziemy się na tym skupiać, to ta komunikacja będzie miałka, szerokopasmowa, już no, taka jest coraz rzadsza. I druga rzecz to jest ta customizacja, czyli personalizacja, mówiąc po polsku, która dotyczy przede wszystkim digitalu, bo on nam to umożliwia. Czyli im bliżej jesteśmy naszego odbiorcy w sposób prywatny, tym dla nas lepiej. I to są zdecydowanie dwa filary, moim zdaniem. Becia, może ty jeszcze dołożysz swoje. Ja bym chciała też dodać to, że marki się muszą nauczyć właśnie tego shoppingu online, ale dodając właśnie te zmysły. Dzisiaj też czytałam, że producent wyprodukował świeczki o zapachach
zapachach miejsc, gdzie nie mogliśmy przez pandemię dotrzeć, czyli zapach, ja tak powiem może kolokwialnie, ale pubu, zapachu papierosów, do tego, do czego tęskniliśmy przez ten czas kwarantanny. Więc innowacje. Ale to znowu jest ta uważność na potrzeby, tak. Na drugiego człowieka. Myślę sobie też, że warto nie zgadywać, a słuchać, bo my często mamy tendencję do tego, żeby wiedzieć za kogoś albo wiedzieć lepiej. No a jak wiemy lepiej, no to nie słyszymy tej drugiej strony i to też przekłada się na to, jak potem wygląda komunikat, tak? Tu jeszcze, jeszcze jakieś pytania? Nie ma w tej chwili, także no my ze swojej strony, kochani, dziękujemy bardzo. I również dziękujemy bardzo i jeszcze raz przypominamy, że my mamy dużo więcej do powiedzenia i mamy dużo warsztatów i chcielibyśmy się z Wami spotkać. I jesteśmy w stanie zagwarantować wszystkie języki miłości i komunikacji, tak, ćwiczymy. Tak. I to dobrze. Tak, w praktyce. Dziękujemy. Cudowne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.